Mogę potwierdzić to, że tutejsza prokuratura nadzoruje postępowanie prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Kościerzynie w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym mieszkańca Kościerzyny. Do zdarzenia doszło faktycznie w miesiącu wrześniu. Natomiast skutek tego zdarzenia po pobycie w szpitalu ofiara zmarła. W związku z tą sprawą zatrzymano 3 osoby, którym przedstawiono zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. I tutaj, na wniosek tutejszej prokuratury sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Kiedy możemy spodziewać się aktu oskarżenia w tej sprawie? Tak jak już powiedziałem, w zeszłym tygodniu nastąpiła decyzja sądu w sprawie tymczasowego aresztowania. W związku z tym można powiedzieć, że śledztwo jest w początkowej fazie. W tej chwili planujemy dalsze czynności, między innymi sprawdzamy linię obrony prezentowaną przez podejrzanych, więc nie mogę w tej chwili określić dokładnej daty zakończenia postępowania. Jaka kara grozi domniemanym sprawcom tego czynu? W przypadku, gdyby sąd uznał winnych podejrzanych zarzucanych im czynu, grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.